Jest, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lortek, a oto powrót do wielkiej serii Pomyśl w The Binding of Isaac, które pokaże wam kilka trików, które zapewne ułatwią wam rozgrywkę. Okej, a zatem dzisiejszy poradnik będzie dotyczył generowania, czy to Black Heartów, czy Eternal Heartów w Top Secret Roomie. Do tego będziemy potrzebować itemów, które są w stanie wygenerować nam czerwone serce na mapie. Nie może być to uleczenie, tylko forma właśnie forma wyrzucenia takiego serca. Takim przedmiotem jest na przykład The Jar, czyli słoik, który pozwala nam przechowywać czerwone serca. Kiedy je użyjemy w Top Secret Roomie, w którym jest Eternal Heart, bądź na przykład w Dark Roomie, gdzie jest Black Heart, to wygeneruje nam te Eternal Hearty. To samo jest w przypadku Blood Penny. W połączeniu Blood Penny z Piggy Bank też możemy się kaleczyć i otrzymywać te Eternal Hearty. Każde czerwone serce, które wyleci w tym pokoju, będzie Eternal Heartem. Czyli dobrze działa na przykład z jakimikolwiek maszynami do grania, z Portable Slot. O Portable Slot, który także jest przydatnym itemem, powiem nieco później w innym poradniku, w jaki sposób można go używać. Ale takie na przykład Pilsa, tak jak Hematemitis, czy na przykład karta The Justice, The Lovers, etc., etc. Wszystko, co może nam generować czerwone serca, możemy uzyskać. Akurat przedmiot The Jar jest dostępny w sklepie, więc jest tam jakaś trudność jego zdobycia. On generalnie nie jest sam w sobie jakimś super itemem. My jesteśmy w stanie przechowywać maksymalnie 4 serca, to nie jest dużo, no ale zawsze to tam jakiś zapas. Jest to przedmiot, który zwiększa nam sustain. No ale można go wykorzystać w taki sposób, jeżeli mamy zbyt dużo życia, bo to jest także efekt niepożądany w Isaacu, to możemy na przykład szukać Dark Roomów, czyli też Top Secret Roomu, w którym jest czarne serce. Także wtedy generuje nam Black Hearty, które są bardzo, bardzo spoko opcją. No i w taki sposób możemy sobie generować bardzo, bardzo dużo tych Eternal Heartów. Możemy właściwie na maksa sobie naładować ten poziom naszego życia. No i właściwie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ogarniacie, o co chodzi. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zadać je w komentarzu. No i co, ja was zapraszam na kolejny odcinek, więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!